jakby tu dzisiaj zacząć? Może żebyście wiedzieli, z czym będziemy mieli do czynienia. To coś waży prawie 3 tony. Do setki rozpędza się trochę powyżej 4 sekund. 4 sekundy. Powinienem się chyba ukłonić i lepiej ubrać. Ale to elektryk. A może powinienem powiedzieć król elektryków. Zapraszam na test. Cześć wszystkim, witam z zakierownicy największego elektrycznego SUV-a od Mercedesa. I chyba chciałbym rozpocząć ten materiał od takiego pewnego przedstawienia go, a może od takiego sprostowania pewnej krążącej, może nie informacji, ale takiego zwrotu, którego często używamy. Otóż często w odniesieniu do tego samochodu mówimy, że jest to elektryczna klasa S wśród SUV-ów, czyli taki elektryczny GLS. I oczywiście potocznie mówiąc możemy tak przyjąć, bo to jest największy elektryk wśród SUV-ów w gamie Mercedesa. Ale pamiętajcie, że to nie jest tak, że Mercedes wziął GLS-a, wsadził do niego elektryczny napęd i wyszedł mu EQS. To nie jest tak. Ten samochód jest od GLS-a krótszy, jest też niższy, jest po prostu mniejszy, chociaż to nadal jest kolumbryna, bo to jest bardzo duże auto. Ale skoro wiemy już, że ten samochód jest jednak mniejszy, to rozwiniemy temat przestronności, zaglądamy do bagażnika. A ten oferuje 645 litrów i jest to naprawdę kawał bagażnika. Jedyna moja uwaga to trochę szkoda, że w bagażniku albo pod jego podłogą musimy wozić kable do ładowania i nie pomyślano, aby zrobić dla nich miejsce pod maską, ale o tym trochę później. W każdym razie bagażnik super. I dodam jeszcze tylko, że co ciekawe, EQS może być 7-miejscowy. Ja do testu dostałem wersję 5-miejscową, a teraz zaglądamy na chyba jedno z najważniejszych miejsc w tego typu samochodzie, czyli na kanapę. I zobaczcie, przy moich 182 cm wzrostu dla mnie panuje tutaj istne królestwo. Nie ma takiej opcji, żeby zabrakło mi miejsca przed kolanami, stopy bez problemu schowam pod fotel kierowcy. I tak samo nad głową, mimo wielkiej panoramy, jest tutaj po prostu bajka. I rzućcie okiem, jak to wyglądało w przypadku Grześka. Przypomnę, że on ma już 192 cm wzrostu i w końcu do jakiegoś samochodu się bez problemu zmieścił. Mówię oczywiście o miejscu na nogi, tak samo nad głową, ale ciekawostka, gdyby tego miejsca było Wam jednak trochę za mało, to świetne jest to, że kanapę możemy sobie przesuwać przód-tył, chociaż przy tej przestronności to pewnie nie będzie chodziło o miejsce na kolana, tylko bardziej na bagaż, ale fajnie, że możemy coś takiego zrobić, no i możemy regulować też samo oparcie, to wszystko dzieje się oczywiście elektrycznie. Jak widzicie, pasażer ma z tyłu do swojej dyspozycji ekran, a w zasadzie nawet dwa ekrany, może to sobie zrobić sam. Nie musi tego za niego robić kierowca, więc pod tym względem jest tutaj naprawdę fantastycznie. Ale dobra, wystarczy już o tylnej części samochodu, przeskakujemy do przodu. I to jest moment, w którym przeważnie mówię, że zaglądamy pod maskę. Ale maska w tym samochodzie otwiera się w tak zwanym trybie serwisowym. Co to znaczy? Mniej więcej tyle, że Mercedes nie chce, żebyśmy w ogóle pod tę maskę zaglądali. Jeśli chcemy dolać płynu do spryskiwaczy, to możemy zrobić to po lewej stronie samochodu, bardzo prosto, bardzo fajne rozwiązanie. Tę maskę oczywiście otworzyć można. Ale skoro Mercedes nie chce, żebym to robił, to robił tego nie będę. Zdradzę Wam natomiast dane techniczne i naprawdę posłuchajcie. EQS SUV występuje w 4 podstawowych wersjach napędowych. Zaczynamy od 450+, i tutaj 360 koni. Dalej mamy 450 4MATIC, również 360 koni, ale dochodzi napęd na 4 koła. Dalej mamy wersję 500 4MATIC i tutaj 449 koni. I na koniec prezentowana dzisiaj wersja EQS 580 4MATIC. I posłuchajcie, 544 konie mechaniczne. Maksymalny moment obrotowy to 858 Nm. Samochód ten rozpędzi się do 210 km na godzinę, a pierwsza setka na liczniku pojawi się po upływie 4,6 sekundy. Warto też dodać, że deklarowany zasięg wynosi około 600 km. Wskakujemy za kierownicę. I oczywiście pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy od razu po zajęciu tego miejsca, to te ekrany, to te wyświetlacze. Mamy ich w sumie 3. Zacznę może od tego, który jest ode mnie najdalej, bo być może gdzieś przeczytaliście, że ten ekran nie jest dotykowy, że nie możemy nic z nim zrobić, że on tylko wyświetla pewne informacje, które włączy kierowca. No i zobaczcie, jakbym dotknął tego ekranu, to faktycznie może się tak wydawać. Ale prostuję taką informację. On nie jest dotykowy teraz.
Gdyby tutaj siadł pasażer, to ten ekran już dotykowy będzie i pasażer będzie mógł obsługiwać swoje funkcje. I to ma sens, no bo chyba nikt z nas nie chciałby, żeby kierowca EQS-a, nie wiem, regulował coś w ten sposób, albo nawet patrzył, czy sobie tam coś oglądał. Więc to jest bardzo fajne rozwiązanie, wsiada pasażer, to się aktywuje. O tym zaraz, teraz może zegary. One oczywiście mają sporo konfiguracji i myślę, że właśnie przez to większość z nas powinna sobie je dopasować do swoich preferencji, chociaż ja mówię w ten sposób, bo spotkałem się z takimi opiniami, że nie da się na to patrzeć, że to jest choinka, że to nie pasuje do tak eleganckiego samochodu i ja nie będę z tym polemizował, bo wszyscy lubimy coś innego. Ja jestem w stanie dopasować sobie te zegary tak, że one mi tutaj pasują. Mają oczywiście fantastyczną jakość. No i przede wszystkim to, co dla mnie jest chyba najważniejsze, one są czytelne. Ja się przyzwyczajam do nich i widzę wszystko to, co chcę, więc dla mnie ok, ale no zwróćcie uwagę, bo na pewno to nie będzie pasowało każdemu do takiego samochodu, bo myślę, że to jest ważne. Natomiast to. Rozmiar tego to jest po prostu kosmos. Myślę, że bardzo ważne jest to, że to nie jest tablet, który wystaje gdzieś na pół metra, można go ruszać tutaj, tutaj, tylko to jest jednak wkomponowane w całą deskę, tworzy taką taflę szkła, czy po prostu takich wielkich ekranów. Tutaj można złapać, ale tu nic nie trzeszczy, właśnie dzięki temu, że to nie jest tablet, więc pod takim względem konstrukcyjnym jest ok. Natomiast jak się z tego korzysta, bo to jest chyba ważniejsze. No to powiem tak, chociaż może teraz zobaczcie, mamy czerwone światło, ja na przykład nie widzę tamtego sygnalizatora, ale widzę go tu. Fantastyczna rzecz. Natomiast jeśli oglądacie moje testy, to wiecie, że ja fanem, delikatnie mówiąc, dotykowej obsługi na przykład klimatyzacji nie jestem. I to naprawdę delikatnie mówiąc. Przy czym, przez to, że, bo to oczywiście wszystko jest dotykowe, jak widzicie, nie mamy tutaj żadnych przycisków, guzików, pokręteł. Przez to, że to się wyświetla cały czas, ale przede wszystkim przez to, że to jest tak duże, to na przykład regulacja temperatury czy trafienie w te przyciski to nie jest żaden problem. Gdyby w każdym samochodzie, w którym regulujemy temperaturę dotykowo, te miejsca, w które trzeba kliknąć, były tak duże, to na pewno, może nie, żebym nie narzekał, bo pewnie bym to robił, ale narzekałbym dużo mniej. Czasami to trafianie, gdzieś tam wejście w menu, jakiś malutki przycisk, potem jakiś mały suwaczek, to jest dramat, szczególnie jak, nie wiem, pada deszcz, chcecie sobie zwiększyć nawiew, tragedia. Tutaj przez to, że to jest tak duże, dla mnie jest ok. I też z drugiej strony dzisiaj przy tej mnogości funkcji, szczególnie w Mercedesie, nie wiem, jakby to wyglądało, gdyby tutaj upychać guziki. No ale podsumowując, da się to zrobić tak, że nawet ja, czyli wielki sceptyk w tym temacie, w tym wątku, chciałem powiedzieć, że to polubił. Nie, że polubił, ale narzeka mniej. I oczywiście w Mercedesie ten cały system MBUX, ta mnogość funkcji, ja nie będę przez to wszystko przechodził, bo ten odcinek trwałby 2 godziny. Jest tutaj oczywiście asystent głosowy, który chyba nie skłamię, jeśli powiem, że działa najlepiej w samochodach. Bo naprawdę bardzo dużo rzeczy możemy sobie sterować, możemy sobie zmieniać, mówiąc hasło "Hej Mercedes". Akurat nie zareagował. Dziwne. Bo dla przykładu, to jest oczywiście wiocha, co za chwilę zrobię, ale może ktoś nie widział. Nie trzeba powiedzieć, że zwiększ ogrzewanie fotela, czy włącz ogrzewanie fotela. Można powiedzieć tak. Hej Mercedes. Słucham. Zimno mi w dupę. Włączam ogrzewanie fotela. I to działa. Sorry za to, ale chciałem pokazać, że to naprawdę jest coraz mądrzejsze i myślę, że jeszcze parę lat i po prostu w ten sposób będziemy korzystać, jeśli nie z całego samochodu, to z bardzo wielu funkcji. To na pewno idzie w takim kierunku. Z drugiej strony, jak to będzie działało dobrze i szybko, no to może to wcale nie jest złe. Nie będzie trzeba odrywać wzroku od jezdni i tak dalej. Ale dobra, kilka takich najważniejszych rzeczy, bo naprawdę przechodzenie przez to wszystko zajęłoby 1,5 godziny, a w sumie ten odcinek trwałby 2,5, więc na szybko. Mamy tu oczywiście Android Auto i Apple CarPlay bezprzewodowe, ale to jest chyba jedyna marka, w której ja z tego za bardzo nie potrzebuję korzystać pod kątem map. Bo mapy Mercedesa są tak zgrane z tym samochodem, z tą obsługą, z head-upem, że to jest chyba jedyna marka, gdzie ja nie jeżdżę na mapie googlowskiej. I to ma naprawdę dużo aspektów, szczególnie przy elektryku, o tym powiem zaraz. Przy czym obsługa tego ekranu, a może raczej systemu, jest prosta, jest w miarę intuicyjna, można się tego szybko nauczyć. Natomiast jaką ja zauważam wadę? Być może to jest kwestia mojego nieprzyzwyczajenia do dłuższego jeżdżenia z czymś takim, do dłuższego korzystania. I gdybym miał tylko taki samochód i jeździł nim po prostu dużo,
to bym mówił inaczej, ale dla takiego użytkownika jak ja, który w tym samochodzie spędził kilka dni, jeżdżenie w nocy i ta jasność tych ekranów, nawet jeśli są przyciemnione, ale są włączone, nie wiem, jakbym na to zareagował, jadąc na przykład 8 godzin, bo tu się jednak wszystko świeci. Dajcie znać, jeśli macie takie doświadczenie. Ja tym samochodem w takiej trasie 1000 km nie byłem, ale nawet w takiej jeździe w mieście pod miastem potrafiło mi to trochę działać nerwowo czy drażniąco na wzrok. Więc też chciałbym od Was jakąś informację zwrotną. Jak macie doświadczenie, to po prostu się z nami podzielcie. Myślę, że to może być pewien problem. Stop, bo muszę Wam coś pokazać. Jedna z moich ulubionych rzeczy w tym samochodzie. Rzecz, która pokazuje, że w sumie mógłbym robić coś innego w życiu, na przykład być trenerem, bo też coś takiego bym ogarnął. Zobaczcie, włączamy sobie, powiedzmy, że jedziecie już 2 godziny, jesteście zmęczeni, więc włączamy sobie ćwiczenia. Aktywacja mięśni, rozluźnienie mięśni. Witamy na 10-minutowym programie rozluźniania mięśni. Zgodnie z zasadami progresywnego odprężania mięśni Jakobsona, po krótkim napięciu grupy mięśni następuje pogłębione rozluźnienie tych mięśni. Wykonanie ćwiczenia następuje na Twoją odpowiedzialność. Usiądź prosto. Oczy pozostają otwarte. Twoja uwaga koncentruje się na wydarzeniach na drodze. Podczas prowadzenia samochodu. Oczy Jeżeli otwarte. Sytuacja na drodze dopuszcza to, zaciśnij lekko prawą dłoń w pięść. Napnij powoli pięść. Wyczuj napięcie w dłoni i przedramieniu. Osiągnięte napięcie utrzymaj przez krótki czas. Ponownie rozluźnij pięść i powoli otwórz. Ciesz się z poczucia relaksu. Daj sobie chwilę czasu, aby mięśnie mogły się całkowicie rozluźnić. I tak dalej, i tak dalej. Tutaj są 3 programy. Aktywacja mięśni, rozluźnienie mięśni i balans. Ja bym dodał 4. Taki program Automotovlog. Podnieś rękę przed siebie. Zaciśnij w pięść. Wyprostuj palec. I puknij się w czoło. To już chyba dla mnie za dużo. Ale dobra, lecimy dalej i też troszkę o wnętrzu. Ja nie będę też tutaj poświęcał dużo czasu, bo wiecie, że w Mercedesie, w takich luksusowych modelach, tych wersji drewienek i tak dalej jest tak dużo, że po prostu ciężko to omówić. Wypowiem się na temat tej konfiguracji. To jest samochód naprawdę luksusowy pod praktycznie każdym względem. Nie wiem, to jest drewno. Czy tutaj te znaczki Mercedesa, takie, nie wiem, metalowe, powinny być? To już jest inna kwestia. Może ich nie być. One są tutaj, one są tutaj, one są z przodu na grillu. Jak wsiadłem do tego samochodu, to poczułem dokładnie to, co powinienem poczuć. Czyli, że siedzę w naprawdę luksusowym wnętrzu. I czasami pojawiają się takie opinie, że w nowych Mercedesach to wszystko skrzypi i tak dalej. Tutaj nic nie skrzypi, czego byście nie dotknęli, to czujecie coś fantastycznego. Fotele, na które patrzycie, to oczywiście totalny majstersztyk, ale na każdym, dosłownie na każdym, kto wsiadł ze mną do tego samochodu, największe wrażenie zrobiły te poduszeczki. I każdy kombinował potem, jak domontować coś takiego do swojego samochodu. Fotele, bajka. Jak to się przekłada na jazdę, oczywiście zaraz powiem, ale właśnie przejdźmy do tego aspektu, bo to jest przecież w samochodach najważniejsze. No i teraz wrócę do początku filmu. Prawie 3 tony, 4,6 do setki. Jeśli ktoś czytał, albo słyszał, albo ktoś mówił, że w tym samochodzie nie czuć wagi, podczas przyspieszania nie czuć, bo mamy 4,6, no to trudno, żeby było czuć. Ale spróbujcie tym samochodem pozmieniać szybko kierunki jazdy. Albo zahamować. O tym powiem zaraz. Tę wagę czuć, no nie ma cudów. Przy czym ja się cały czas zastanawiam nad taką rzeczą. To nie jest samochód do szaleństw, to nie jest samochód do szybkiej jazdy. A ma 4,6 do setki, więc można zadać pytanie po co. Ale z drugiej strony to wpływa na Twoje poczucie bezpieczeństwa. Każde wyprzedzanie tym samochodem to jest coś niewiarygodnego. I ja nawet nie mówię o trybie S. Jeżdżę tym samochodem cały czas w trybie komfort. Nie jest nic więcej potrzebne, bo to też w moim rozumieniu ma być komfortowy samochód, ale te wrażenia są fantastyczne. Przyspieszanie tym samochodem, i nieważne czy od 0 czy od 100, to są wrażenia, które po prostu trzeba przeżyć samemu. Ciężko to wytłumaczyć. Mamy tutaj zawieszenie pneumatyczne i myślę, że wszyscy spodziewamy się, że resorowanie tego samochodu będzie na najwyższym poziomie co do komfortu, i tak jest, ale zaznaczę, że na takich krótkich, poprzecznych nierównościach
Ono wydaje z siebie takie pewne dźwięki i macie takie uczucie, jakby było troszkę sztywne. Ale ogólnie zawieszenie to jest po prostu majstersztyk. Ale 3 tony. I ktoś może zapytać, co z nami będzie, gdy znajdziemy się na zakręcie. No to będzie dobrze. A wiecie czemu? Bo ten samochód przy swoich gabarytach ma skrętną tylną oś. Mamy tu dwa warianty. To może być 4,5 stopnia standardowo albo stopni 10. Ja mam 10 i zawracanie tym samochodem, brak mi tak naprawdę słów. I do chyba 60 na godzinę tylne koła skręcają się przeciwnie do kół przednich. Powoduje to, że właśnie manewrowanie, zawracanie, parkowanie jest bajką. Ale powyżej tych 60, jeśli się mylę, to mnie poprawcie, te koła skręcają się w tym samym kierunku, co koła przednie i powoduje to, że właśnie zakręty, zacieśnianie tych zakrętów, czy po prostu skręcanie przy większej prędkości, to nadal jest bajka. Mimo, że mamy tutaj te 3 tony. Zaznaczę, bo powiedziałem, że tutaj czuć te 3 tony. Bo może teraz przejdę do wad. Nie ma ich za dużo, ale są. I największą wadą dla mnie w tym samochodzie jest hamowanie. I też zwracam Wam na to uwagę, jak pojedziecie na przykład na jazdę próbną. Ono czasami dotkniecie ledwo hamulec i jest mocne. Wydaje Wam się, że ten samochód ma super hamulce. A potem, albo nawet czasem w takiej samej sytuacji, naciskacie hamulec, a ten samochód jedzie. Zanim przejdę dalej, ja oczywiście wiem, że w samochodach, które mają coś wspólnego z prądem, i mówię w ten sposób, bo nie tylko w elektrykach, ale nawet w pluginach, hamowanie odbywa się inaczej. Cała rekuperacja, wiadomo o co chodzi. Ale to, co dzieje się tutaj, może właśnie trochę przez masę, ale też przez to, jak zrobiony jest ten system hamulcowy, jest dziwne. Ja nie mogę się cały czas do tego przyzwyczaić. Czasami jest tak, że rozpędzicie się, a oto tutaj nie trudno, naciskacie hamulec i naprawdę już się spodziewacie, że zaczniecie hamować, a Wy dalej jedziecie, albo bardzo wolno wytracacie prędkość. Chcę Wam na to naprawdę zwrócić uwagę. Uważajcie przy szczególnie pierwszych jazdach EQS-em, który ma 4 sekundy do setki. Sprawdźcie hamowanie. Drugą wadą dla mnie jest to, że tak jak powiedziałem, że obsługa dotykowa w tym miejscu jest spoko, to ja nie przypadam za obsługą dotykową na kierownicy. Bo to raz działa, raz nie działa, to możemy sobie dotykać, naciskać, możemy przesuwać właśnie dotykowo. Ja nie jestem fanem, nie tylko tutaj w tym samochodzie, nie tylko w EQS-ie, ale po prostu w Mercedesach, tej dotykowej obsługi na kierownicy. Może to lubicie, ja fanem nie jestem. EQS SUV to model, w którym mamy już to nieszczęsne ostrzeganie o przekroczeniu prędkości o 1, wymyślone przez Unię, ale co jest fantastyczne, wystarczy przytrzymać wyciszanie dźwięku i to się po prostu wyłączy. Niestety trzeba to robić za każdym razem po wejściu, po uruchomieniu samochodu, ale przynajmniej taki przycisk jest, także brawa dla Mercedesa. Nie wiem też, czemu w tak dużym samochodzie drzwi nie zakrywają progów, bo łatwo po prostu gdzieś tam ubrudzić spodnie przy wysiadaniu, jak samochód jest właśnie brudny. Ja bym chciał, żeby to było troszkę inaczej. No i pierdoła, to są takie wady trochę na siłę, ale te ekrany z tyłu, czy te, że tak powiem, wiszące, czy te w podłokietniku, one są bardzo wolne. Nie wiem, czy to jest kwestia temperatury, czy ja za mało z nich korzystałem, ale jak korzystałem, to one działały naprawdę wolno. No ale myślę, że narzekanie, że mój drugi ekran z tyłu nie jest za szybki, nie jest największym problemem na świecie. No ale dobra, wystarczy tego, bo tu jest tak dużo rzeczy do omówienia, że mógłbym to robić naprawdę przez godzinę. Przejdźmy do tej części elektrycznej, bo w końcu jadę elektrykiem. Przede wszystkim mamy tutaj naprawdę ogromną baterię. Ona pojemności użytecznej ma ponad 108 kWh. Mercedes podaje, że przy tej pojemności, przy tej mocy, mamy też oczywiście napęd na 4 koła, powinniśmy tutaj przejechać nawet 600 km. I może to da się zrobić, chociaż wątpię, ale trzeba by było wyłączyć tutaj te wszystkie ekrany, ogrzewanie czy klimatyzację i tak dalej. Ja nie lubię tak jeździć samochodami elektrycznymi. Uważam, że jeśli mam tu tak wielki ekran, to on jest tutaj po to, żebym z niego korzystał. Jak mam w samochodzie klimatyzację, to ona jest po to, że jak mi jest za ciepło, to sobie ją włączam. Bezsensem jest dla mnie kupowanie samochodu elektrycznego, a potem walczenie o każdy kilometr, bo to po prostu psułoby dla mnie całą radochę z posiadania takiego auta. Więc ja tymi samochodami jeżdżę normalnie, tak jakbym jechał spalinówką. I co to u mnie powodowało, na co się przekładało odnośnie zasięgu? No to ja w Warszawie, dodam, że jeżdżę w temperaturach około zera. 0, 2, 3, 4 stopnie, coś takiego. Miałem cały czas zużycie na poziomie od 30 do nawet 40 kWh. Teraz mam 35. No to jak mamy troszkę ponad 100 kWh do wykorzystania, no to ja bym zrobił tutaj około 300 km. Podkreślę, na pewno da się więcej, ale do 600 to jeszcze trochę brakuje. Jak wyskoczyłem pod miasto, to zużywałem 25 kWh. Na ekspresówce to znowu było bliżej 30, na autostradzie 34. Więc znowu przeliczając w prosty sposób, do 600. Ale podkreślam, jak będziecie używać rekuperacji,
ustawicie sobie mapę, tutaj wszystko Wam będzie pomagać, jak i co powinniście robić, to na pewno ten zasięg zwiększycie. Mam natomiast wątpliwości, czy aż do 600 km, a nawet czy aż do 500. Ładowanie. Ten samochód według danych można ładować prądem stałym o mocy 200 kW. Teoretycznie powinien naładować się gdzieś tam od 10% do 80% w pół godziny. Brzmi fantastycznie. Tylko znajdźcie taką możliwość. Jak polecicie sobie gdzieś trasę, będziecie mieli ładowarkę 50, no to się zrobi bliżej 2 godzin, 1,5-2 godziny. To już krótko nie jest. Nie mówię oczywiście o podłączeniu do zwykłego gniazdka, gdzieś tam w domu czy na działce, bo teoretycznie można to zrobić, ale wtedy ładowanie potrwa jakieś 3 tygodnie. Także super, że mamy tutaj tak dużą baterię. Przy tak dużej mocy to jest wręcz konieczność, ale ja bym liczył zasięg taki realny na poziomie 350, może 400 km. Więcej to już będzie, da się, ale będzie to wymagało bardzo dużo wyrzeczeń. A ja takich wyrzeczeń przy elektrykach nie lubię. No i dobra, ale odnośnie jazdy nie powiedziałem jeszcze chyba o wyciszeniu. I to nie będzie najdłuższa wypowiedź w moim życiu w tym aspekcie. Jest tutaj przefantastycznie. I tak samo system audio, Burmester. Na początku jak wsiadłem, to mówię, no gra spoko. Jak sobie to wszystko poustawiałem, głowa wybucha. Fantastyczne audio. I żeby nie przedłużać, to powiem tylko, że to jest jeden z tych samochodów, do których idę pojeździć tylko po to, żeby posłuchać muzyki. Jakkolwiek dziwnie to by nie zabrzmiało. Co jest też fajne, jak ustawicie sobie nawigację, że na przykład jedziecie do Gdańska, samochód będzie widział, że na przykład nie dojedzie, wskaże Wam ładowarkę i powiedzmy dojeżdżając do tej ładowarki, on już będzie podgrzewał baterie, żeby one były przygotowane na przyjęcie szybkiego ładowania. Tu jest naprawdę tak dużo aspektów powiązanych ze sobą i takich przewidujących, co się może zdarzyć, właśnie po to mówiłem o nawigacji, że ja zaczynam mieć takie wrażenie, że samochód naprawdę zaczyna myśleć. Trochę jestem przerażony, co tutaj będzie się działo za te 10 lat. No ale dobra, zmierzamy powoli do końca i ja w tym momencie przeważnie podaję cenę takiego samochodu, który testuję. Tylko wiecie, że w przypadku tak luksusowych modeli ciężko coś takiego zrobić, bo tutaj macie na przykład, dodajecie sobie pakiet plus 30 tysięcy. Wyposażeniem, czy też wiadomo silnikiem, możemy sobie czasem podwoić cenę takiego samochodu, cenę wyjściową. No ale zadam to pytanie, ile takie cacko kosztuje? Ceny modelu EQS SUV w podstawowej wersji o mocy 360 koni startują od około 570 tysięcy złotych, ale jeśli zainteresowaliście się wersją 580 Formatic, to musicie przygotować się na wydatek przekraczający 700 tysięcy złotych, a ja cały czas mówię o cenach, od których tak naprawdę dopiero startujemy. Dobra, także znacie mniej więcej rząd wielkości i wiecie, że to jest samochód bardzo drogi. I pytanie, które ja sobie zadaję, brzmi, dla kogo to jest samochód? Bo myślę, że nie dotarliśmy jeszcze, przynajmniej w Polsce, do takiego momentu, gdzie EQS będzie taką realną alternatywą dla GLS-a. Bo pod względem jazdy, pod względem użytkowym, to jest fantastyczny samochód i on od GLS-a bardzo nie odbiega, ale jest to jednak samochód w pełni elektryczny i może sobie po prostu szerzej o tym pogadajmy. Rozwiniemy temat elektryków, skoro testują dziś elektryka. W jakim punkcie Waszym zdaniem jesteśmy? Czy może to jest, bo może ja źle powiedziałem, może to jest już dzisiaj alternatywa dla GLS-a. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Ja na pewno na ten moment wybrałbym cały czas wersję spalinową, przy czym to jest samochód przefantastyczny, bardzo luksusowy, z fantastycznym nagłośnieniem. 3 tony, 4 sekundy, ponad 800 N, to chyba mówi samo za siebie. Uwielbiam jeździć tym samochodem, uwielbiam to, że mogę jeździć buspasem, stawać w centrum czy parkować za darmo. I chyba się dużo nie pomylę, jeśli powiem, że to jest model wyznaczający pewne standardy w tej klasie samochodów elektrycznych i mogący być w tej klasie pewnym wzorem i pewnym odniesieniem. Także z mojej strony to tyle na dzisiaj. Jeśli macie chwilę, to prośba, oceńcie ten materiał. Łapa do góry, jak się podobało, łapa do dołu, jak się nie podobało. No i jeśli jeszcze kanału nie subskrybujecie, to zróbcie to teraz. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki, trzymajcie się. Cześć!